16 października 1978 roku Karol Wojtyła został zaprezentowany światło jako papież Jan Paweł II. Jego pontyfikat był jednym z najdłuższych w historii trwał prawie 27 lat. W tym czasie Jan Paweł II odwiedził raz albo nawet kilkukrotnie w sumie 132 państwa. Pozostawił olbrzymią spuściznę. Dokładnie 45 lat temu metropolita krakowski został wybrany na papieża. Papież Polak był pierwszym od 455 lat biskupem Rzymu, niepochodzącym z Włoch. W 1981 roku, podczas objazdu placu Świętego Piotra otwartym samochodem, został postrzelony przez Mahmeta Alego Akce. Od początku wzbudzał ogromne zainteresowanie mediów i polityków na całym świecie. Już w pierwszym przemówieniu, zaraz po wyborze, zwrócił się do wiernych nie po łacinie, ale po włosku. Niektóre poglądy głoszone przez Jana Pawła II wywoływały i nadal wywołują wyraźną krytykę. Różne środowiska oceniały jego działalność z odmiennych, czasem przeciwstawnych perspektyw, dlatego krytyka ta nie była jednolita. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie; w 2014 roku został ogłoszony świętym.